Po zagruntowaniu opryskiwacza można rozpocząć natryskiwanie. Przed konfiguracją upewnij się, że używasz niepalnego materiału. Jeśli posiadasz modele z podwójną lub zmienną prędkością, zawsze zaczynaj od najniższego ustawienia prędkości i zwiększaj ją. Kierując urządzenie na kawałek kartonu, pociągnij za spust, aby przetestować wzór natrysku. Patrząc na swój wzór, może być konieczne dostosowanie niektórych elementów, aby go wybrać. Praktyka czyni mistrza. Ten wzór nazywany jest ogonem. Nie jest to pożądany wzór i zwykle występuje, gdy ciśnienie jest ustawione zbyt nisko. Jeśli masz model z ustawieniem prędkości, możesz zwiększyć prędkość. Może to być również oznaka zużycia końcówki. Farba z czasem zużywa końcówki, więc jeśli regulacja ciśnienia nie pomaga, może to być czas na wymianę końcówki. Postaraj się pozostać w odległości około 12 cm od powierzchni. Staraj się zwracać na to uwagę podczas natryskiwania, ale jeśli odchylisz się o kilka centymetrów w którąkolwiek stronę, nadal uzyskasz doskonałe wykończenie. Zawsze nakładaj się na siebie w około 50%. Widać, że te dwa wykończenia są zbyt szybkie i zbyt wolne. Utrzymuj stałe tempo, które zapewnia solidne pokrycie farbą. Ponownie, każde przejście powinno zachodzić na siebie w około 50%. Zapewni to najlepsze wykończenie. W zależności od projektu można obrócić końcówkę natryskową do pozycji pionowej lub poziomej. Ściany najlepiej malować poziomo, podczas gdy drzwi i inne wysokie obszary można malować pionowo. Ostatecznie, jeśli uzyskujesz dobre pokrycie i czujesz się komfortowo, rozpylaj w preferowany sposób.